mamy wtorek, jadymy na trening. Widzicie, bez okularów. A bez okularów dlatego, bo mi się rozdupcyły. I wczoraj już byłem na badaniu. I w ogóle podupcona sprawa. Na lewym, które mam dobre, tam 0,25 mam minusa, a na prawym mam plusy. 1,5 jakoś tak jajca. Ale tak, zmieniło mi się na starość, kurwa. I co, jedziemy zrobić ciągi. Jeszcze troszkę czuję się, kurde, osłabiony przez to całe choróbsko. Ale spróbujemy coś tam dzisiaj pociągnąć. Przynajmniej te 3,7 chciałbym spróbować. Może więcej. Okaże mu się. Małe oczki mam, kurwa, bez tych okularów. Się czuję cały czas, jakbym dopiero co wstał. No, ciągi. No, w tym tygodniu treningowo to jakoś nie będzie rewelacji, no bo zrobię te ciągi, po ciągach zrobię w piątek siadę, ale siadę będą nagrywane na KFD. Mam nadzieję, że wyjdzie, powiedzmy, to do niedzieli, wtedy ja będę mógł też to puścić u siebie. Ale fajny atak na fajny PR będzie robiony, także zobaczymy. Jademy, kurwa! Połącz się ty teraz. Dzisiaj trening nie należał do tych, już tak powiem, obfitych w progres. Z czego to wynika? Generalnie czuję się już dobrze, powoli, ale jednak sobota, niedziela, poniedziałek, czyli wczoraj, jeszcze ładowałem gripexy, jeszcze wszystko takie przeciw, jakby zapalne, przeciw przeziębieniom, co spowodowało, że no jestem troszkę jednak osłabiony. Druga kwestia, sobota, niedziela, poniedziałek, bardzo mało jadłem. Nie wiem, czy podchodziłem może po 3000 kalorii. Na dobrą sprawę, nawet nie. Także no, nie było tej energii takiej, jak powinna być. Dlatego te 3,7,5 okazało się za ciężkie. Nie mogłem zrobić 3,7, bo 3,7 prawdopodobnie bym to dociągnął i sobie zrobił fajny lockout. Ale też byłoby to na pewno już ciężkie. No i teraz co? Dzisiaj planuję rozpisać sobie wszystkie treningi tak, jak mają być, każdy jeden i ciężar. Już z nastawieniem, że się nie przeziębię, będę bardziej uważał. Na to, żeby nic nie złapać, z tego względu, że no już jest taki okres dosyć ciężki. Łatwo, organizm jest osłabiony, wiadomo, towar robi robotę. Dodatkowo ciężki bardzo trening robi robotę. No i... No i tak wyszło, że znowu mnie złapało choróbsko. No jeszcze druga kwestia, że nie pomaga okres, jaki mamy, bo kurwa, raz jest cieplej trochę, raz jest zimniej i tak, o, wiecie, jak to jest. Co, nie ma co się załamywać. 350 fajnie wciągnięta. Myślę, że 350 to będzie opener na zawody. Później jakieś 3,7 jako drugie podejście, a trzecie, no to fantazja. 3,8,5, zobaczymy, jak się uda jeszcze sprawdzić. Podejrzewam, jeszcze 2-3 treningi ciągów zrobię. Na treningu chciałbym te 3,8 zaliczyć, 385 może, także jestem już bardzo blisko. Jak mówię, jeszcze nie jestem naładowany ani jedzeniem, ani no nie ma tej energii przez tą chorobę, także jestem dobrej myśli, że za tydzień te 3,7,5 powtórzę, albo 3,8 nawet spróbuję. I jak faktycznie teraz podlatuję, powiedzmy od środy, czwartku akumulatory, w piątek zrobię ciężkie siady, to będziecie widzieć na KFD.
Sobota, niedziela odpocznę, poniedziałek też prawdopodobnie odpocznę, albo zrobię lekkie wyciskanie, a we wtorek znowu zaatakuję ciągi i myślę, że 3,8, 3,75 już będzie fruwało solidnie, bo podładuję, wypocznę, już nie będzie tego osłabienia. No, tyle. Idę zaraz jeść i widzimy się, nie wiem kiedy, jutro nie, albo najbliżej piątek, może czwartek coś przygram, zobaczymy, jeśli coś się będzie działo, ale no tak jak teraz są te starty zawody, no to nie mam nawet co za bardzo przygrywać, bo za dużo się nie dzieje, tylko i wyłącznie trening, jedzenie, trening i tyle, dobra. Dobra, furka oddana, będzie dzisiaj, kurwa, gadać w końcu paseratki, jak mężczyzna, a nie jak kobitka. Idziemy na spacerek. Dobra, jutro ciężkie siady. Powiem wam, że jest kurwa petarda. Ja mu musnę kurwa zara. Ja mu zaro musnę. W tym filmie. Nie mam zbyt dużo materiału, żeby wam pokazać, bo na dobrą sprawę widzieliście tylko nieudaną próbę ciągów. Siadów nie widzieliście, ale nie widzieliście też ich tydzień temu, bo nie wrzucałem, mam zakaz, ale niebawem będzie filmik na KFD, który też wrzucę do siebie na kanał i na Instagrama. Próbę na 400+. Jedna taka, druga taka. I co więcej, informacja dla was, że z tym vlogiem jakby zostaje nam 2-3 tygodnie do zawodów. Ja jako teraz osoba, która musi się mocno skupić, serio mocno, żeby wykręcić te wyniki, stwierdziłem, że te vlogi, tą drogę do 1000 damy sobie, ale nie będę wam wszystkiego pokazywał. To niech będzie taka niespodzianka i creme de la creme na zawody, bo robi się już ciężko naprawdę i po prostu muszę mieć spokojną głowę, nie mieć takiej, wiecie, presji, jeśli chodzi o nagrywanie i tak dalej. To bardziej takie nagrania będą niektóre dla mnie, żebym ja widział, jak to wygląda, czy z głębokością, czy jak to wygląda generalnie technicznie. No, wam coś tam będziemy sobie sklejać i to mówię, taką wisienkę na torcie będziecie mieli, powiedzmy, w dniu zawodów. Dobra, pytanka, szybkie Q&A, dawno nie było, coś tam sobie powybieramy, zobaczymy, co tutaj daliście za pytania wczoraj na Instagramku. Pytanie pierwsze, co polecam na stawy? Na stawy polecam. Tak samo Arkadiusz Matras, dietetyki, nie na żarty, znowu się zgodzi, że kolagen około 20 gram przed treningiem siłowym, generalnie przed jakąś aktywnością fizyczną, 20-30 minut przed pomaga tym stawom. Jeśli mówimy tutaj, że jak nie jesteśmy naturalami,
i tak dalej, no to to pomoże jak najbardziej. Plus ja bym do tego dodał jeszcze, ja stosuję akurat kolagen z KFD plus MSM w ilości 5-10 gramów do tego. Około treningowo. Co tam dalej? Czy od Megace można dostać gino? Kurde, to wszystko zależy. Gino możesz dostać nawet jak nie bierzesz nic. Musisz kontrolować badaniami. Mam podopiecznych, którzy mają w ogóle prolaktynę w kosmosie, a nie brali nigdy nic z towaru. Dalej. Jeżeli nie odpuściłbyś po starcie w kwietniu, to jak myślisz, jakie wyniki byłyby realne do końca roku? Nie mam pojęcia, szczerze ci powiem, wam powiem, bo no to już jest taki etap, że naprawdę jest mi bardzo ciężko w takiej wadze, generalnie na głowie, robiąc takie ciężary. 400 już na dobrą sprawę 3 razy siadałem, 3 razy wstałem, także 400 to będzie pewnie opener. Uwierzcie mi, to gniecie kurwa plecy, po takim treningu jest grubo. Nie mam pojęcia, ile by się udało wykręcić, ale nie dużo więcej, bo ja teraz po tym starcie musiałbym zrobić sobie znowu z 4-5 miesięczną przerwę. Z 2-miesięczną przerwę generalnie od dźwigania, później 2-3 miesiące wrócić do tego dźwigania i powiedzmy jeszcze kolejny miesiąc, czy tam 6 tygodni na jakiś pik, nie? Także no, nie mam pojęcia, ile by się udało. To już bardziej kwestia, jeszcze bardziej długofalowa kwestia. O. Co sądzisz o 5x5? Pewnie chodzi o trening. Jak najbardziej ok dla osób średnio zaawansowanych, początkujących, dla zaawansowanych mech. Można to rozwiązać lepiej, ale jest bardzo ok. Dalej. Pierwszy cykl, opis. Co leciało, ile i jakie efekty oraz w jakim wieku? Pierwszy cykl. To zaskoczę was, nie zaskoczę. No wtedy nie było takiej wiedzy niestety. Była to metka zaraz po starcie w IPF, czyli po ukończeniu 18 roku życia. Była to czysty metanabol bez testosteronu, co było głupotą. I to był mój pierwszy cykl. Efekty były ogromne, ale w postaci ogromnej retencji wody, siły jak najbardziej, bo mi tam chyba skoczyło kurwa z 25 kg w górę w wyciskaniu. No z 20 kg na pewno w tam 6 tygodni, ale no spuchłem strasznie, przytyłem też chyba z 15 kg, także nie polecam i naprawdę wstrzymajcie się, bo niektóre osoby do mnie przychodzą, mają 17-18 lat i one chcą już towar, a mają roczny staż. I dodajcie to też, że ja wziąłem w wieku 18 lat, ale ja staż treningowy już miałem 4 lata, czyli ja już byłem jakby osobą, można powiedzieć, zaawansowaną, średnio zaawansowaną mocno. Może tej wiedzy po prostu jeszcze nie miałem na tyle, ale ten staż treningowy już jako taki był, a nie, że mam pół roku, rok i już wy sięgacie po towar. No, bez sensu. Czy już przekroczyłeś 5 dych w łapie? No 5 dych jest chyba na ten moment, równe 5 dych. Czy jesteście szczęśliwi? Ja bym nie był. Ja jestem. Klaudia chyba też, z tego co mi mówi. To chyba jest szczęśliwa. Jak zapatrujesz się na to, że Pan Leciok startuje w Sopocie i czy dałbyś się radę z nim wygrać? Ostatnio nagrywki robiliśmy do KFD, też rozmawialiśmy o tym. Kurde, Pan Leciakowi nie mogłem ostatnio z tego materiału, jak dodało KFD, jak pozował tam przodem. No tylko najszerszego mu mocno brakuje. Pod względem odpuszczenia Pan Leciok na pewno zszedłby niżej raczej, bo ja nie byłbym w stanie tak nisko zejść z BF-em. Ale myślę, że jako stricte mięśniowo, redukując, wyglądałbym lepiej, jeśli chodzi o Paleciuka. Ale BFM zniszczyłbym je na bank. Kobita nie marudzi, że się trochę ulałeś, bo teraz to modnym jest być fit, trampeczki, rureczki. Nie marudzi. No, zaakceptowała to, nie? Musiała zaakceptować, no nie miała wyboru. No ale to bardziej to też mnie męczy, nie tylko Klaudię, myślę, że ją nawet mniej to męczy, niżeli mnie, bo mnie to naprawdę bardzo męczy, też chciałbym pójść na spacer dłuższy, coś tam w głowie to siedzi, a
pójść nie mogę. Znaczy, móc mogę, ale po takim spacerze wracam i mam kurwa zakwasy. Bo jednak dźwigać 135 kg na spacerze to jest przedupcone. Deziak, mordeczko, czy zaprosi to na wesele? Sekacza bardzo lubię, na pierwsze mogą być flaczki schabowy. No, ty jesteś oczywiście w pierwszej kolejności, także nie masz czym się obawiać, czy będziesz. Dalej, tych pytań trochę jest. Kamil Gerota zadał pytanie, czy prawdziwe, jak nie wiecie o co chodzi, to tutaj zdjęcie, bo takie dodałem na pytania. Tak, Kamilku, prawdziwe. Tak, prawdziwe. Dalej, co lecimy? Redukcja bez trzymania makro ma sens? Nie ma większego sensu, dużo nie zlecisz. Możesz to robić po prostu, wiesz, no tak intuicyjnie. I tak będziesz te makro musiał liczyć w jakiś sposób. Bo nie będziesz w stanie schudnąć, nie trzymając deficytu kalorycznego. Do ilu redukujesz po zawodach? Do 64 kg. Nie no, żartuję. Do stówki. Stówka, 105, jakoś tak. Niżej nie będę potrzebował, raczej będzie już sylwetka, myślę, akceptowalna, a będzie to spoko wyglądało. No i jak chłop musi ważyć stówę, no kurwa, albo ważysz stówę, albo nie jesteś mężczyzną i trójboistą. Ile ważysz, ile mierzysz? Aktualnie 135 kg i 1,73 m. Klaudia ma większą talię czy tyłytkę? Ile masz, Klaudia, w talii? 60. Nie, to ja mam 56 w łydce. To jeszcze nie jest. 4 cm różnicy. Dobra. Dalej. Co my tu mamy? Ile Klaudia wyciska w martwym? To wyciska czy kurwa ciągnie? Nie, robiła martwy chyba stówką. Raz? Na raz chyba. Stówkę na raz. W bardzo szybkim czasie. Predyspozycje są bardzo dobre. Ale to nie dla Klaudii. Dalej. Jakie buty polecasz z mocno podbitą piętą do high barów? Z mocno podbitą na pewno nie powerlifty, bo tam nie ma dużego podbicia. Nie orientuję się aż tak, ale tam są te Nike. Coś na R, nie chcę teraz, tam jest dziwna nazwa tych Nike'ów. Te Nike mają wysokie podbicie i bardziej uderzać sobie w buty jakieś do dwuboju, jeśli chcesz mieć bardzo wysokie podbicie pod ten high bar. Na pewno nie powerlifty. Kiedy dokładnie będą zawody i czy będzie stream na nich, na przykład na KFD? Stream z zawodów pewnie będzie jakiś live na jakimś Facebooku albo na YouTubie. Ale to bardziej organizacja będzie to tym się zajmowała. Na KFD z tego co wiem mają być nagrywki ze startu. No i z mojej strony też będzie jakaś relacja, ale będę chciał się mocno skupić, dlatego bez przesady. I start jest 17 kwietnia w sobotę, w godzinach wieczornych. Planujesz robić rotuty 100 kg pull up po schudnięciu? Nie planuję. Nie planuję takich rzeczy, ale no co, no, może wiesz, będzie to więcej grubasa, jeszcze może coś będziemy próbować tam sobie z tym podciąganiem, kiedyś no całkiem dobrze. 86 kg chyba podciągłem się, ważąc wtedy 85 i z 86 podciągłem się raz na drążku. Ale to jakieś kupę czasu temu, 3 lata temu. Jak koszulka to Inzer czy Titan? Koszula, przepraszam. Nie mam pojęcia, nie zajmuję się sprzętowym, że tak powiem, wyciskaniem. Nie wiem, nie powiem ci. Jabol, kiedy zaręczyny? Siema, mam 17 lat, czyli co 4 miesięcy. Przytyłem 70 do 76 plus 4,5 cm w łapie. Dobra przemiana? To jest takie coś, że kurczę, czemu wy chcecie oceniać jakieś przemiany i tak dalej, no. Sami powinniście wyznaczyć sobie cel, do jakiegoś dążyć i sami sobie mówić, że ej, kurde, jest okej.
a nie się pytać. I jeszcze zwłaszcza, to jest tylko 4 miesiące. Przez te 4 miesiące no, nie byłeś w stanie zmienić się na tyle, mimo że przytyłeś 6 kilo, łapa poszła 4 cm do przodu, okej, no to spoko, widzisz, że jest progres, to, to bardzo fajnie, ale no wiesz, ręka z 30 na 34,5 to nadal nie będzie robiło wrażenia, nadal to nie będzie wyglądało jakoś wow, tak? Co innego z 45 na 50, no to już jakąś robotę zrobi, nie? Ale no nie przy takich wagach, nie z takim stażem, no. Czy można pozyskiwać węgle z napojów słodzonych, na przykład Fanta Cola, cel sylwetkowy? Z takich napojów to bardziej bym uderzał sobie w napoje zero, jeśli chcesz takie napoje pić. Ewentualnie jeśli masz wysoką kalorykę, jesteś na dodatnim bilansie kalorycznym na masie, trenując sylwetkowo, i chcesz, na przykład twoje treningi są długie, od 2 godzin w górę, i potrzebujesz tej dodatkowej energii na treningu, no to jak najbardziej, może być, czy nawet jakieś żelki, to nie musi być zawsze karbo, tak? Karbo to jest właśnie taka, często to jest taki chwyt marketingowy przez producentów suplementów, bo to możesz dobić, nie wiem, z owoca jakiegoś, z żelków, wypijając nawet właśnie tą kolę bez, znaczy z kaloriami, i będzie ok, także zależy po prostu jaką ilość kalorii potrzebujesz, ilość cukrów, węglowodanów na ten trening i to możesz sobie wyliczyć, tak? Dobra, to jest i teraz jeszcze chyba tutaj są dwa zdjątka, bo już lecimy chyba 15 minut prawie, to jeszcze tak za 2 minutki pociśniemy i będzie git. 3 rzeczy, które zabrałbyś na bezludną wyspę. Pieska, Klaudię, piwo. Te 3 rzeczy bym zabrał. No, na ciężary nie ma miejsca, ale na bezludnej wyspie, no to po co mi tam dźwigać, nie? Jak jest bezludna, no to wolę sobie wypić piwko i posiedzieć w moim gronie. Dalej. Palenie marihuany na trening siłowy. Jak to wygląda od strony badań i nauki? Pozdro. Nie wiem, nie orientowałem się, nie powiem ci. Wiem tylko, że na przykład CBD bardzo fajnie i pozytywnie wpływa na trening siłowy, jeśli chodzi o zbijanie kortyzolu, jeśli masz problem z tym, że nie masz tej takiej stabilizacji układu nerwowego, stabilizacji układu nerwowego. Twój układ nerwowy nie jest zaadaptowany za bardzo na wysokie ciężary, na wysoki procent obciążenia, trzęsiesz się przy jakichś bojach, to też może pomagać, widziałem jakieś tam badanka. Wiadomo, to się zmienia cały czas, ale podobno to pomaga. Ja ci po prostu życzę zdrowia i wyjebania tych 1000 kilo z bonusikiem. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że się spełni. Dalej. Jeszcze jedno, te buty z Monstera sprawdzą się do siadów. Szukam czegoś z płaską podeszwą. Jak najbardziej, te buciki, które tutaj widzicie teraz, sprawdzą się jak najbardziej. To co o tych zawsze mówiłem. Tak jak mówię, to są buty całe 3 w jednym. Na trening, obojętnie jaki, na trening ciągów i na trening właśnie siadów. Sprawdzą się jak najbardziej. Ta podeszwa jest już fajniejsza, twardsza niż we wcześniejszych butach i jest bardziej, dużo mniej ślizga. Tak, czyli do tych, nie wiem, siadów sprawdzi się jak najbardziej. Dalej. Jak dałeś radę wyrwać taką ładną samicę? Okuszyłeś ją sztangą? Czy może masz jakiś dobry bajer? O kurwa, dobre pytanie. Nie no, to była walka, wiecie, to była walka na pot, łzy i krew. Naprawdę, uwierzcie mi, nie było. Nie było łatwo, ale upolowałem. Strzeliła aura, nie aura, tylko ta, jak to jest, strzała Amora. O, ma się ten kurwa, nie. You know. Co tam dalej? Kurwa, dobra, jeszcze chyba tutaj zrobimy jedno i sprawdzę, czy coś jest ciekawego. O co chodzi z odwrotnym zakładaniem talerzy na gryf? Ano chodzi o to, że trójboiści mają takie zboczenie, ja też,
że jest on zakładany po prostu odwrotnie, dlatego że widzisz ciężar. Masz po prostu, wiesz, nie wiem, lepiej to wygląda, jest lepszy look. Masz, powiedzmy, talerze elejko, z przodu widzisz elejko, z boku widzisz elejko, bo wtedy no właśnie zakładasz odwrotnie. Pierwsze talerze stroną z napisami i resztę talerzy zakładasz już normalnie, powiedzmy, z tego względu, żeby to miało lepszy look, żeby było widać, jakie to jest obciążenie, nawet na jakichś filmach, live'ach czy coś, żeby każdy wiedział, że to jest faktycznie ten ciężar. Odrywanie głowy podczas bench press to błąd po zdrokoniu. Stricte błędem tego nazwać nie można, ale więcej ci odejmuje niż daje, jeśli chodzi o wyciskanie raf. W koszuli jest to najbardziej akceptowalne i zrozumiałe, ale w wyciskaniu raf ja pozostałbym z głową, żebyś tej głowy nie odrywał. Ile średnio wydaje się kasy na pierwszy cykl z badaniami profilaktyką? Na tym skończymy. Sporo. Badanka licz sobie ze 150 zł. Badanka licz sobie ze 150 zł na pierwszy raz przed wejściem na cykl. Powiedzmy, sam testosteron 110 zł, jeśli mówimy tutaj o środkach długich. Coś na estrogen, czyli jakiś eksemestan, powiedzmy 150 zł. Cabaser. Czyli tutaj mamy tylko coś na prolaktynę, na zbicie prolaktyny, gdyby ta prolaktyna nam skoczyła w górę podczas cyklu. Koszt około 200-250 zł. I jeśli chodzi o eksemestan, to o taką profilaktykę, to interesuje cię tyle, czyli to jest koszt około 350-400 zł. I masz prawdopodobnie to starczy ci na, powiedzmy, tam półroczny cykl, ale no, testosteron. Jeden flakon, powiedzmy, w normalnych dawkach stosowany starczy ci na 5-6 tygodni. Jeden, czyli potrzebujesz takich flakonów około 5, czyli to masz 5,5 stówki. Łatwa, szybka kalkulacja. Dodaj później sobie cały odblok, HCG, nie HCG, HCG sztuka 50 zł. Potrzebujesz na odblok około 3 sztuk, 3-4 podczas cyklu. Tak samo wyjdzie ci na półroczny cykl jakieś z 4-5, no 5-6 sztuk może ci wyjść HCG, czy to też już masz 2,5 stówki. No troszkę tego wyjdzie, tych pieniążków. No i dodaj sobie, żeby tak się badać średnio co przynajmniej 6 tygodni, to takie minimum, znaczy maksimum, no to wtedy to badanie tak samo jest co 6 tygodni plus jakieś około 150 zł. No to tutaj jakaś tam sumka wychodzi niemała i to mówimy o jednym środku. Bez jakichś tam innych. Dobra, to tyle w tym materiale. Mieliście Q&A, mam nadzieję, że się podobało. Mówię na końcu już, bo na początku nie miałem kiedy. Jak się podobało, łapa w górę i subskrybujcie, bo no kurde, dużo tych osób ogląda jednak, bo są wyświetlenia około rzędu 300 tysięcy. Subskrypcji mamy 15 koła i kurde, gdzie są te osoby, które oglądają? No nie ma ich, kurwa, nie zostawiły suba. Także zostaw byczku suba, daj komentarz dla zasięgów, jedziemy po ten 1000, już końcówka, jestem dobrej myśli, tylko chłodna głowa, nie szaleć i powinno być ok. Mam nadzieję, że część trzyma kciuki, część pewnie nie, ale zrobię co w mojej mocy i tak jak mówię, to jest taki ostatni, gdzie widzicie jakieś tam. No właściwie nie widzieliście, bo ten tydzień był całkowicie no, failowy, można powiedzieć. To chyba przez ten brak okularów, bo mi się zepsuły, dopiero w poniedziałek odbieram. Liczę, że przyszły tydzień właśnie będzie lepszy dzięki tym okularom mocy. I co? Chyba tyle. Nie przedłużajmy. Vloga macie prawie 30-minutowego przez to Q&A, kurwa. Nic. Widzimy się za tydzień.